bracia Iwani, z rodziną, przyjacielem, wszystkim z tym, drodzy bracia i siostry. Jak mówiliśmy, mamy tą radość się uczestniczyć w tej pięknej uroczystości Złotego Jubileuszu, 50-lecia ślubów zakonnych siostry Krystyny. Nasza dostojna jubilatka złożyła swoje dziękuję na służbę 15 sierpnia 1972 roku w Bolesławcu. Wiemy od siostry Krystyny, że są osoby, które 50 lat temu były tam w Bolesławcu na pierwszych ślubach. Myślę, że siostra Krystyna jest przez wielu z nas też z tej parafii dobrze znana, choćby z tego, że każdy czwartek wraz z wszystkimi czcicielami przynajmniej krwi wiernie adoruje w naszym sanktuarium krew Chrystusa w znaku tej drogocennej relikwii. Myślę, że to słowo adoruje jest tutaj kluczowe, bo właśnie to słowo adoruje znajduje się w nazwie sióstr zgromadzenia, do którego należy siostra Krystyna. Ale adorować to nie znaczy tylko modlić się przed Najświętszym Sakramentem albo przed relikwiami krwi Pańskiej. Mówi się nieraz potocznie, że jakiś chłopak jest adoratorem jakiejś dziewczyny, której jest zakochany. Ale być takim adoratorem nie ogranicza się tylko do wpatrywania się w oblicze ukochanej osoby, ale również na pragnieniu bycia jak najczęściej z tą osobą, na tym, aby uszczęśliwiać tą osobę, aby z nią rozmawiać, aby jej słuchać, aby poznawać jej życie, jej pragnienia, jej marzenia. I myślę, że właśnie taką adoratorką Jezusa, który przelał za nas swoją krew, jest siostra Krystyna. Adorować Jezusa to pragnąć być z Nim i przy Nim jak najwięcej, jak najczęściej. To znaczy pragnąć słuchać Jego, z Nim rozmawiać, poznawać Jego wolę, Jego pragnienia względem siebie i spełniać Jego marzenia. Bo Bóg ma marzenie względem każdego z nas. Ma marzenie względem siostry Krystyny, względem każdego z nas. Adorować Boga to właśnie też odkrywać i spełniać Jego marzenia względem nas. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia mówi o dwóch takich ważnych postawach. O pokorze i o służbie. O to, aby się nie wywyższać, aby ustępować w innym miejsca. Jezus mówi, aby nie zajmować pierwszych miejsc. Aby widzieć siebie w prawdzie, ale też aby być gotowy na uniżenie, na pokorę. I też dzisiejsza Ewangelia mówi o służbie, aby służyć innym ludziom, aby pomagać, szczególnie tym najsłabszym. I myślę, że w życiu zachodnim są to również jedna z podstawowych rzeczy, kwestii. Bo tak naprawdę bez pokory nikt długo w zakonie nie wytrzymał. Siostra Krystyna wytrzymała już 50 lat. To znaczy, że nie żyje pokorą. Natomiast służba jest tym, po co w ogóle skupuje się to klasztor. Chcę służyć Bogu. Chcę służyć drugiemu człowiekowi. Szczególnie temu właśnie najbardziej potrzebującemu. Jezus właśnie o tym się mówi, aby służyć tym, który zaprasza się na uczkę, taka jest symbolika. Właśnie głodnych, chronnych i widomych, a więc tych, którzy nie będą się mogli im odpłacić. Bo wtedy taka służba jest najbardziej autentyczna, bo jest bezinteresowna. Prawdziwa służba ma być bezinteresowna. Ale wtedy też taka służba jest najbardziej owocna dla nas, bo jak sam Jezus mówi, za taką służbę nagrodę otrzymał od samego Boga. Przyznam się, że kiedy tak w kuluarach rozmawialiśmy sobie ze współbraćmi, naszymi świeckimi,
współpracownikami ze wspólnoty Chrystusa, trochę o siostrze Krystynie podpowaliśmy, wtedy jakoś tak przyznaliśmy, powiedzieliśmy, że mówiąc trochę potocznie, z żartobliwie, siostry Krystynie jest wszędzie pełna. I ktoś wtedy powiedział, że siostra Krystyna realizuje to piękne powiedzenie Świętej Maryny Matkis. To jest tak parafrazuje, nie wiem dokładnie, co tak brzmiało. Ale Święta Maryna Matkis powiedziała w ten sposób: nie wolno nam tracić czasu. Kochajmy Jezusa ukrzyżowanego. Myślę, że może być takie motto życiowe siostry Krystyny. Że ona nie traci czasu, jak mówiliśmy, wszędzie jest niepełna. I sam miałem też okazję współpracować z siostrą Krystyną. I muszę powiedzieć, że oczywiście jest bardzo aktywną osobą, zaangażowaną właśnie w szerzenie kultu i duchowości wśród Chrystusa. W różnych miejscowościach, parafiach. Również poprzez wspólnoty świeckie, stowarzyszenie Krwi Chrystusa i poprzez propagowanie żywego różańca Krwi Chrystusa w różnych też miejscach w Polsce, parafiach. Może niektórzy myślą, że czy wydaje się, że oto teraz w kazaniu wygłasza się pochwała jakiejś osoby. I z jednej strony rzeczywiście tak jest, że na takich uroczystościach i jubileuszach chwali się trochę daną osobę, bo to też jest potrzebne, aby docenić pracę, posługę takiej osoby, ale też aby poczuła tą osobę naszą wdzięczność. Ale tak naprawdę chodzi o, jak mówiliśmy na początku, chwalenie Boga w tym wszystkim. Bo tak właściwie bez Bożej pomocy, też bez Bożej łaski, ani siostra Krystyna, ani ja, ani żadna inna osoba konsekrowana nie byłaby w stanie dokonać tego, co proponuję. To jest trochę tak jak ten maryjny magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Maryja też wielbi w tej pieśni Boga, który potężnie działa w jej życiu. Dostrzega to dobro, które z pomocą łaski Bożej ona przez nią się dokonuje. Dlatego też my chcemy przede wszystkim uwielbiać Boga za łaski, dary i charyzmaty udzielone siostrze Krystynie, ale też każdemu z nas, poprzez które możemy współpracować z Bogiem i wypełniać zadania, do których zostaliśmy powołani, przeznaczeni przez Boga. Także najpierw dziękujemy Bogu, ale dziękujemy też siostrze Krystynie za jej oddanie się Bogu w charyzmacie Chrystusa, za jej wierność Bogu i zgromadzeniu adoratorek Krwi Chrystusa, za jej służbę drugiemu człowiekowi, za jej uśmiech, dobroć, zaangażowanie. Niech sam Bóg będzie Ci, druga siostro, nagrodą. Niech krew Chrystusa będzie Ci umocnieniem, abyś jeszcze dalej miał tak pięknie służyć Bogu Kościołowi. No i mamy nadzieję, że Bóg da nowe powołania do naszego zgromadzenia, do całego Kościoła. Módlmy się nieustannie właśnie o te powołania, aby znajdowały się ciągle nowe osoby, które odpowiedzą na to Boże wezwanie poświęcenia Mu